Hej, cześć, witajcie w nowym filmie Haje Mierzymy. Wchodzimy do sklepu, no i znowu wiosna. Zobaczcie, trochę dołożyli tu jakąś tam kurtkę, torebkę, tu mamy stylówkę ogólnie na manekinie, jakaś taka torebeczka. Mnóstwo jeszcze jest wyprzedaży, tutaj ta cała prawa strona H&M-u, to są wszystko jeszcze wyprzedaże. No i witam się z Wami z przymierzalni Hej Hej. Tu szybko pokazuję Wam, co będziemy mierzyć. Jeszcze szybki outfit, botki, po prostu czarne getry Parka z H&M-u, ponieważ naprawdę było zimno. Tu Wam pokazuję właśnie, co dzisiaj będzie w filmie. Bluzki koszulowe, spódniczki, sweterki ażurkowe, fajne bluzki, szpileczki, spódniczki, spodnie, także zaczynamy. Na pierwszy rzut 19,99, rozmiar 8,41, to są takie białe, kremowe szpileczki. Już Wam chyba kiedyś je pokazywałam w jakimś H&M mierzymy, nie wiem czy dwa poprzednie, coś takiego, ponieważ wzięłam, wiecie, żeby było lepiej do stylówek. 22,99 funta, spodnie rozszerzane, po prostu niebieskie bootcut, ale nadal chyba mierzę, nie wiem którą parę, i za krótkie. Kolejny to 24,99, rozmiar M, taki śliczny, musztardowy, miodowy sweterek ażurkowy, jeszcze były w kolorze zielonym i beżowym. I tak to się prezentuje na mnie. Tu jest takie marszczenie pod szyją, cały ażurkowy, ale spokojnie możecie założyć na stanik, ponieważ nie rzuca się to jakoś w oczy, jest krótki. Tak, także do spodni z wysokim stanem. Te spodnie to są takie regular, nie są bardzo wysokie stanem. Rękaw jest rozszerzany, tak się prezentuje kolor. I dość jest szeroki, ale ten stanik naprawdę nie rzuca się w oczy, także myślę, że wygląda to super. Jeansy, kieszenie to są atrapy, te przednie. Także to nie są normalne kieszenie. Tak się prezentuje z tymi szpileczkami. Myślę, że całkiem, całkiem fajnie. Tak wyglądają te szpileczki. Na wiele okazji, myślę, się sprawdzą i do wielu stylizacji. No ale wolałabym, żeby te jeansy były odrobinę dłuższe, no ale niestety. Niestety to jest chyba, nie wiem, która para, którą mierzę i nadal nie są takie, jakbym chciała, czyli zapięte. A wiecie, ja na co dzień nie noszę szpilek, chciałabym, aby one były takie, no, dłuższe. Ale sweter jest bardzo, bardzo twarzowy kolor i myślę, że będzie do wielu z Was pasował, i do ciemnych włosów, i do jasnych, także dajcie znać, jak podoba Wam się stylówka numer 1. Kolejna rzecz, którą będziemy mierzyć, cena 18,99 funta, rozmiar M. Pamiętacie na pewno, jak mierzyłam taką zieloną, to jest czarna, tym razem MK, tamta była SK, to jest czarna, ona jest zapinana jeszcze z tyłu, takie marszczenia ma fajne i mierzyłam wtedy do tego chyba białe spodnie. Ta MK ma dłuższe rękawy, SK byłaby zdecydowanie za mała, ponieważ też mierzyłam SK, była za mała, zielona, widzicie, jest idealna, no a ta niestety nie. Tu ma z tyłu taką łezkę, u nas oczywiście z tyłu jeszcze zapinana na trzy guziczki, ale ja zapinam zawsze tylko na jeden, ponieważ mnie to tak jakby dusi pod szyją. Ale bluzka jest naprawdę świetna, oczywiście to tak emituje satynę, ale jest to 100% poliester. No i tak to się prezentuje z tymi jeansami. Myślę, że będzie super do białych spodni, do spodni ecru, do jeansów. No i super to wygląda. Rozcięcia przy rękawach i wiecie, jest tak troszeczkę luźniej niż jak w SC. Ta MK jest taka zdecydowanie bardziej komfortowa. I właśnie cieszę się, że znalazłam czarną, ponieważ czarna pasuje do wszystkiego. Nie ma może takiego efektu jak tamta zielona, ale też jest super. Niby czarna, ale taka. Podoba mi się. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Myślę, że taki klasyczny strój do jeansów jak najbardziej. No i tu jeszcze ją wyciągnęłam, abyście zobaczyli, jak ona wygląda, ale zdecydowanie lepiej wygląda włożona w spodnie. Ale jak ktoś lubi tak wyciągniętą, to też jak najbardziej na tak. Kolejna rzecz to jest 19,99, rozmiar S. Słuchajcie, mogę wziąć rozmiar M. To jest bluzka koszulowa, tak samo emitująca satynę. Kolor czerwono-kremowo-różowy, taka bardzo, bardzo pstrokata. Myślę, że MK byłaby zdecydowanie lepsza, bo to jest taka, wiecie, na stykle, to ją w ogóle założyłam. Jest taka opięta, ale naprawdę ma bardzo fajny, twarzowy kolor. Nie wiem, czemu skojarzyła mi się z latami 70. z Queen. Dacie znać, czy Wam też, ale tego typu rzeczy, taki vintage, tak bym to nazwała, troszeczkę vintage'owy styl,
ale bluzka sama w sobie super i do tych szpileczek też ekstra, ponieważ ma biały motyw, także dżinsy czy do tego białe spodnie i będzie bardzo fajnie. Tu jeszcze Wam ją wypuszczę, jak ona wygląda wypuszczona, ale MK tutaj zdecydowanie na pewno byłaby lepsza, ponieważ w tej SC krępuje ruchy. No ale zobaczcie te wzory, naprawdę ciekawa. Pstrokata, ale ma coś w sobie, podoba mi się. Na co dzień super, na wyjście też super. Lubię, ostatnio bardzo, bardzo lubię bluzki koszulowe, nie wiem dlaczego, ale po prostu uwielbiam bluzki koszulowe. Kolejna bluzka koszulowa przyceniona z 14,99 na 10 rozmiar S. Biała, taka perłowa, ale słuchajcie, jak ona jest świecąca. Zobaczcie, jak ona się świeci. Ona się bardzo, bardzo mocno świeci. Mankiety sobie można właśnie podwinąć. Tu mam jeden opuszczony, drugi podwinięty. Zobaczcie, jak ona się błyszczy. To jest normalnie perła. Tak jak były kiedyś za dawnych lat takie perłowe pomadki modne. To jest taka typowo perłowa bluzka. Jezus, jak to ona się świeci. Chyba dla mnie za mocno. Chyba to jest too much. Zwykła niby biała koszula do jeansów. Troszeczkę prześwituje, no wiadomo, bo czarny stanik mam pod spodem. Tu Wam ją jeszcze wyciągnę. Jest dość szeroka. O, tak to po prostu wygląda. Lepiej zdecydowanie, myślę, wygląda w spodniach. Także dajcie znać, czy lubicie takie świecące koszule. Ja lubię, ale nie aż chyba tak. Czarna tu będzie wyglądała zdecydowanie lepiej. Gdzie pewnie zaraz zobaczycie. No, nie do końca. Za mocno perłowa, za mocno się świeci. Taka, taka tania. No, nie wiem. Niekoniecznie. Kolejna rzecz. 18,99 rozmiar M. Pamiętacie, pewnie mam taką pudrowo-różową, mierzyłam ją w ostatnim Mierzymy. I tylko, że tu mam M, nie było S-ki niestety. To jest M-ka, ale no myślę, że też jest spoko. Zobaczcie, ona też się świeci, ale nie aż tak. Ale nie aż tak. Na żywo to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Gdyby była S-ka, to bym wzięła, ale ta M-ka była taka trochę za luźna. No, niby mogłaby być, wiecie, do jeansów. Fajna, taka zwiewna, czy do białych spodni, czy właśnie do jeansów, wsadzona do środka, wygląda bardzo fajnie, ale no nie byłam przekonana i wzięłam tamtą czarną, którą Wam pokazywałam na początku, taką samą jak mam zieloną. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja myślę, że SK byłaby tu zdecydowanie lepsza, bo nie byłaby aż tak szeroka. No w sumie teraz są bardzo modne szerokie koszule, ale wolałabym coś mniejszego. To mnie powstrzymało przed zakupem. Kołnierzyk taki standardowy, jak we wszystkich koszulach. Myślę, że może w Zarze coś jeszcze znajdę. O, zobaczymy. No i tu Wam ją wyciągam ze spodni. Ona jest taka bardzo szeroka. Rozporki ma po bokach. Coś takiego. Zobaczcie, jak ona jest szeroka. No, naprawdę jest taka oversize. Ale jak wsadzimy do środka, do spodni, to jest super. Kolejna rzecz, 12,99. To jest takie bananowe, waniliowe, śmietankowe body i do tego będzie spódniczka czarna, przeceniona z 19,99 na 17, 12,40 eko skóra, bardzo krótka, ale uprzedzam Was, w tej spódniczce można chodzić jak najbardziej, jest bardzo wygodna, z tyłu ma kieszenie. No i tak wygląda to body, tu jest takie zmarszczane, było jeszcze w kolorze na pewno czarnym. Spódniczka jest bardzo krótka, ale słuchajcie, jak po co byście ubrali spodenki takie króciutkie na imprezę, rewelacja, i w niej można chodzić, naprawdę, to nie jest spódniczka na manekina, jak jedna widzka napisała pod ostatnim komentarzem, chyba dwa filmiki wcześniej, jak mierzyłam taką krótką brązową, że to się nie nadaje do chodzenia, i jak najbardziej się nadaje, ponieważ jest bardzo, bardzo wygodna na imprezę, rewelacja. Słuchajcie, przy wyjściu ze sklepu widziałam, że były jeszcze trochę dłuższe i całe gładkie, bez tych srebrnych guzików. Ale naprawdę mega. Do tego możecie ubrać czarne kryjące rajstopy, albo na przykład właśnie króciutkie spodenki, że jak się sklicie, nic Wam nie będzie widać, a jak macie jeszcze body, tu są takie dwa guziczki, zapinana jest na suwak, atrapy, kieszenie, taka eko skóra na imprezę, rewelka. Ta spódnica robi robotę, naprawdę. Wyglądacie jak milion dolarów. Jest faktycznie krótka, ale znam dziewczyny, które uwielbiają takie krótkie spódniczki na imprezy i wygląda to mega sexy.
dajcie znać, jak Wam się podoba. No dla mnie jest trochę za krótka, tamtą dłuższą bym wolała, ale naprawdę wygląda super kobieco. I ostatnia rzecz, 1799, rozmiar M, była jeszcze w kolorze beżowym. Jest to taka czarna bluzka w takie paseczki, taka też bardzo świecąca, długi rękaw rozszerzany, bardzo krótka. Zobaczcie, S-ka myślę, może by była lepsza, po bokach ma rozporki. Do tej spódniczki po prostu obłęd. Słuchajcie, do tego szpilki i taki się na imprezę. Wyglądacie jak milion dolarów, no powiedzcie, że nie. No rewelacja, ta bluzka jest bardzo bogata, świecąca. Nie wiem, jakby S-ka właśnie wyglądała, czy by rękawów nie miała odrobinę krótszych. Ale bluzka jest naprawdę świetna, z tyłu jest zapinana. Także kochani, to jest ostatnia stylówka. Z tyłu ma taką łezkę na plecach, jak ją zapniecie. Jest dość krótka, więc do spodni z wysokim stanem na pewno lub właśnie do dłuższej spódniczki, ale jeżeli lubimy pokazywać brzuch, to też nie jest źle. Beżowa też myślę, żeby była super. Także kochani, to tyle w tym mierzymy. Dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawcie koniecznie ślad po sobie, a się z Wami żegnam. Buziaki, Basia Fit Beauty. Do następnego. Pa, pa.